Dzień dobry, jestem w firmie Natalia Services i jest ze mną pan prezes Marcin Sawicki. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panie członie. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czym się w ogóle zajmujecie? Altaria jest producentem kontraktowym elektroniki. Jest to dość typowe dla produkcji elektroniki, że firmy wdrażające swoje marki na rynek posiłkują się firmami takimi jak my w celach outsourcingu produkcji. Altaria jako firma sprzedaje usługi, nie mamy swoich produktów. W tym względzie naszym produktem jest nasza organizacja, jest to, co tutaj tworzymy, i to nasza organizacja musi być na tyle przekonywująca klientów, by podjęli z nami współpracę. To, co nazwałbym kluczem pewnie w całej branży, ale na pewno to, na co my zwracamy największą uwagę, to jest budowanie z naszymi klientami bieżącymi czy też potencjalnymi relacji opartej na otwartości, na zaufaniu. Tak się mówi, że biznes to zaufanie. W naszej branży chyba jest to nad wyraz istotne, w pełni to się sprawdza. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czym Altaria się wyróżnia na tle konkurencji? Co takiego tutaj macie, że przyciągacie klientów i budujecie tę dobrą relację? Od początku naszym założeniem było budowanie struktury, która jest nastawiona na zespół, na ludzi. Dlatego to na pewno wierzę, że nas też wyróżnia. Ta unikalna atmosfera, którą stworzyliśmy w tej firmie. Ale to, co jest bardzo gdzieś tam znaczące, czy też bardziej już takie zauważalne w pierwszym kontakcie, to koncentrujemy się na produktach dość skomplikowanych, wymagających wysokiej jakości i produkowanych w małych, średnich seriach produkcyjnych, tak? Czyli nie koncentrujemy się na typowo masowych rynkach, koncentrujemy się bardziej na rynkach typu jak rynek medyczny, rynek urządzeń pomiarowych, i tu dla klientów z tych obszarów jesteśmy, wierzę, atrakcyjnym partnerem. Czyli małe serie produktów, usługi właśnie manufaktury i do tego zespół, z którym chce się współpracować, rozumiem? Tak, i wszystko to do poparte też daleko idącą transparencją działania, tak? To, co wspomniałem o zaufaniu, to się bierze też jakby z tego, że w zasadzie staramy się jakby nie zakrywać niczego przed naszymi klientami, staramy się, żeby mieli dostęp do pełnego zakresu naszego działania, tak żeby też no to zaufanie mogli budować, że tak powiem, w oparciu o to, co sami postrzegają. Panie Marcinie, dlaczego zainwestowaliście w nowy wizerunek, nową stronę internetową? Dlaczego w tym kierunku idziecie? Nasza poprzednia strona internetowa, nasz poprzedni wizerunek koncentrował się na dostarczeniu takiej technicznej, rzetelnej informacji do rynku. Tak? To też jakby było też nasze postrzeganie tego jako dostarczenie suchych faktów. W żaden sposób nie wspierało to komunikacji, budowania relacji z klientami i też jakby zwrotkę, którą dostawaliśmy od naszych klientów z rynku, że jakby to, co czytają, nie do końca jest spójne z tym, jak nas widzą. Dlatego też nowy pomysł na dość daleko idące zmiany wizerunkowe, po to, żeby przełożyć też, starać się pewien rodzaj atmosfery, rodzaj więzi w zespole, naszego sposobu działania, żeby to oddać nie tylko słowami ściśle inżynierskimi, a bardziej też troszeczkę pokazać emocje, pokazać obrazy przede wszystkim. No i do tego doszło też unowocześnienie trochę naszego logo, które też zostało jakoś skorygowane. Myślę, że kluczem, jakby potwierdzeniem tego słuszności tych zmian jest to, że jako zespół wspólnie widzimy, że bieżąca stronka, bieżąca forma prezentacji firmy w pełni odpowiada temu, jak my sami siebie widzimy, co jest, wierzę, bardzo, bardzo ważne, bo wierzymy, że to, co przedstawiamy na zewnątrz, wierzymy w to, tak? Czyli gdzieś niesiemy prawdę. To jest ciekawe, co pan powiedział, bo najczęściej wizerunek chce wyprzedzić rzeczywistość, a tutaj pan mówi, że jest zupełnie odwrotnie, że to informacje gdzieś z zewnątrz były, że to jest fajny zespół ludzi, z którymi chce się współpracować.
i że ta strona w ogóle nie oddaje tego, że po prostu to było wyrównanie do rzeczywistości. Ta strona internetowa, wizerunek, zdjęcia, odświeżenie nieco logotypu, te wszystkie elementy jakby wyrównywały rzeczywistość. To jest ciekawe spostrzeżenie. Tak, to tak jak wspominałem, w związku z tym, że działamy z naszymi klientami w sposób bardzo otwarty, to jakby marketing niesiemy na własnych barkach, tak? Że tak powiem, każdy z nas, czy nasza linia produkcyjna jest jednocześnie naszym nośnikiem reklamy. I jakby tutaj rozwój był w pewnym sensie wymuszany przez naszych klientów, w pewnym sensie jakby wyprzedzaniem przez nas oczekiwań. I rzeczywiście tak się zdarzyło, że jakby ten marketing formalny trochę na pewnym momencie się spóźnił za tym marketingiem codziennym, to znaczy naszym działaniem i naszymi relacjami z klientami. Tak. Tak to nietypowo się nas złożyło. Panie Marcinie, nie będziemy tutaj ukrywać, jestem autorem zdjęć prezentowanych na stronie internetowej. Proszę powiedzieć, jak się ta współpraca nasza układała? Tak, zdecydowanie potwierdzam, że jest pan autorem zdjęć i ta współpraca była fenomenalna, bym powiedział też w obydwu aspektach, to znaczy bardzo ucieszył nas efekt, można go sprawdzić na naszej stronie internetowej. Oparta jest ona w dużej mierze o zdjęcia wykonane przez pana, ale też na etapie realizacji bardzo byliśmy zadowoleni. Trochę się tego obawiałem na początku, żeby sama sesja zdjęciowa nie zakłóciła zbyt mocno naszej codziennej pracy. Było to bardzo profesjonalne, bardzo sprawne, z gigantyczną ilością sprzętu z pana strony, która mnie też jakby zaskoczyła bardzo pozytywnie. I pomimo tej ilości sprzętu nie spowodowało to jakiegoś rozstroju naszej produkcji czy pracy też biurowej. Także tak, bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Panie Marcinie, na koniec czego mogę pożyczyć panu i zespołowi? Dużych zysków. Chyba to, co jest najważniejsze w biznesie. No i mam nadzieję na dalszą współpracę. Tak, nie kryję, że zyski też nas interesują. Coraz bardziej z roku na rok się przekonuję, że mimo wszystko w biznesie najważniejsze jest to, żeby wierzyć, że to, co się robi, ma sens i niesie jakieś dobro. Szczęśliwie czuję, że tak jest w tej firmie, a oczywiście, jeżeli obok tego są zyski, to pozwala chociażby trwać, a też pozwala spełniać marzenia. Także tak, bardzo dziękuję za życzenie. Dziękuję za rozmowę, panie Marcinie. Dziękuję bardzo.